Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj pomówimy sobie o nowości Equest, czyli torbie jeździeckiej. Raz na jakiś czas opowiadam na tym kanale o nowościach marki Equest i tym razem nie mogło być inaczej. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest torba, na którą, powiem wam szczerze, sama długo czekałam. Kiedy tylko zobaczyłam, jak się prezentuje, od razu wiedziałam, że sprosta oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagających. Jesteście ciekawi jej specyfikacji? Już wam wszystko mówię. Nowa torba Equest jest naprawdę spora i pojemna. Dodatkowym atutem jest to, że znacznie ułatwia organizację w niej sprzętu i pozwala go odpowiednio ułożyć tak, żeby go nie pomieszać i nie pogubić. Przede wszystkim zawiera główną, dużą komorę, która posiada gumki do organizacji oraz duże kieszenie, do których możecie włożyć na przykład gumeczki do zaplatania, koreczków itd. Zmieszczą się tam również kosmetyki czy jakieś rzadziej używane szczotki. Oprócz głównej komory są również dwie mniejsze po bokach, które również zawierają te gumki do organizacji w środku. Do tego torba również posiada małą kieszonkę z przodu na drobne rzeczy, klucze, dokumenty czy telefon. Myślę, że z taką pojemnością i możliwością organizacji wszystko, czego potrzebujemy, się tam pomieści. Torba posiada trzy różne uchwyty, dzięki czemu możemy ją na przykład komfortowo nosić na ramieniu, przenosić na szybko w jakieś inne miejsce lub zawiesić na jakimś na przykład haku. Wiele toreb jeździeckich można nosić jedynie w jeden określony sposób, co moim zdaniem jest niejako wadą. Osobiście ciężko mi się nosi na przykład pełną skrzynkę wyposażoną tylko w uchwyt typu rączka. Szczególnie jeżeli tą skrzynkę mam przenieść na jakiś dłuższy dystans. W przypadku tej torby mamy pełną dowolność. Ta torba jest w kolorze czarnym. Wiem, że niektórzy lubią kolorowe, wzorzyste torby, jednak myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w stajni najlepiej sprawdzają się mimo wszystko ciemne kolory, z czego moim zdaniem najlepiej sprawdza się kolor czarny. Najmniej widać na nim jakieś zabrudzenia, mniejsze czy większe, przez co nie musimy jej aż tak często prać, żeby wyglądała dobrze. Materiał, z którego jest wykonana, to kordura. Jest ona bardzo trwała i mocna, co znacznie zwiększa funkcjonalność sprzętu. Nie będziemy musieli się już tak martwić nadepnięciem na nią przez konia czy innymi podobnymi wydarzeniami, które standardową torbę z zwykłego, na przykład bawełnianego materiału łatwo by zniszczyły. Ja jestem zadowolona z tej torby i mam nadzieję, że będzie mi jak najdłużej służyć. Spełnia moje oczekiwania co do jakości, pojemności i pakowności, więc myślę, że śmiało mogę ją wam polecić. Koniecznie dajcie znać, czy podoba wam się ten nowy produkt. Mi, jak mówiłam, bardzo się podoba. Dajcie znać, czy coś byście w niej zmienili, żeby była jeszcze bardziej praktyczna i funkcjonalna. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i był ciekawy, oraz że przekonał was do pomyślenia o tej torbie. Ja was zapraszam serdecznie na Facebooka, Instagrama oraz grupę Equesta i się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!